Hej! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Okiem Nerdki i dzisiaj pogadamy sobie o anime. Cześć! Zapraszam wszystkich na odcinek. Ostatnio właśnie wróciłam sobie po dłuższej przerwie do oglądania anime i powiem Wam szczerze, wpadłam w trans. Trafiłam na takie filmy, które po prostu zatrzęsły moją świadomością i wprowadziły mnie w zupełnie inny świat. Dlatego chciałabym Wam opowiedzieć o trzech anime, które ostatnio oglądałam, plus jedno dodatkowe, które właśnie teraz oglądam. Kotek. Dobrze, zacznijmy sobie od Kimi no Nawa. Jest to anime z gatunku dramat, romans z elementami nadprzyrodzonymi i opowiada o dwójce uczniów z dwóch różnych światów. Jednym z nich jest chłopak imieniem Taki, który mieszka w Tokio i interesuje się architekturą oraz sztukami pięknymi. Natomiast drugą osobą jest dziewczyna, Mitsuha, która mieszka na wsi razem z babcią i siostrą. Jeszcze tam gdzieś przewija się jej ojciec, ale jest ogólnie mało widoczny w anime. No i w sumie na razie brzmi to dosyć banalnie, prawda? Otóż w ich życiach zaczyna mieszać magia, los, i przez dziwne zdarzenie nagle zamieniają się ciałami. Dusza Mitsuchy ląduje w Takim i na odwrót. Są to oczywiście pojedyncze dni, kiedy oni się tak zamieniają, natomiast w inne dni z powrotem są sobą, więc wydaje mi się to dosyć interesujące. Więc ogólnie anime polega na tym, że próbują się dowiedzieć, co się właściwie wydarzyło, jak to się wydarzyło i dlaczego ktoś nagle zamieszkał w ciele danej osoby. To, co mi się przede wszystkim podobało w tym anime bardzo, to bohaterowie. Główni bohaterowie mają bardzo fajne charaktery. Przyjaciele wokół nich też są super przedstawieni. Strasznie mi się podobało to odkrywanie tych tajemnic, ta dramatyczna walka o spotkanie bliższe, o to, co się właściwie wydarzyło, dlaczego tak się stało. Również takie powolne odkrywanie tajemnic, takie stopniowanie napięcia, które prowadzi do ogólnego rozwiązania i całe to rozwiązanie sytuacji nie jest wcale takie banalne, jakby mogło się wydawać, co, nie wiem, mi bardzo, bardzo się podoba. No i przede wszystkim muzyka. Muzyka w tym anime rządzi. Kocham piosenkę, która się przewija przez nie i jestem totalnie zasłuchana i mogłabym słuchać jej wiecznie. Ogólnie jest to film pełnometrażowy, więc jeżeli lubicie takie klimaty, lubicie szkolne romanse, ale też w takim niecodziennym przedstawieniu, to zdecydowanie bym polecała. Ten film trwa około 1,5 godziny, więc myślę, że będzie to dobre 1,5 godziny wykorzystane w ciągu dnia. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to zdecydowanie polecam, bo moim zdaniem jest to majstersztyk. Dobrze, w takim razie przejdziemy do drugiego anime, Boku dake ga inaimachi. Powiedziałam to z jednym podejściem. Ogólnie jest to anime z gatunku, którego raczej nie oglądam, natomiast postanowiłam spróbować, żeby zobaczyć, co właściwie z tego wyjdzie. I bardzo dobrze zrobiłam. Jest to dramat kryminalny, bardziej kryminał. Można podpiąć jeszcze pod thriller psychologiczny, tak naprawdę dużo gatunków się w tym mieści. W klimatach również nadprzyrodzonych. Naszym głównym bohaterem jest tutaj Satoru. Na początku może się wydawać dość nudny gość, tworzący mangi bez polotu, ale nie zniechęcajmy się. Satoru posiada pewną moc cofania w czasie. Zazwyczaj jest to na kilka minut przed jakimś wydarzeniem, jakimś wypadkiem. W ten sposób postanawia ocalać osoby, którym grozi niebezpieczeństwo. W pewnym momencie historii zostaje on oskarżony o morderstwo i próbując ocalić ofiarę oraz oczyścić się z zarzutów, cofa się aż o 18 lat wstecz, czyli do czasów podstawówki. W tym momencie bowiem wszystko się zaczyna. Od serii porwań i pewnej małej dziewczynki imieniem Kayo Hinazuki. Od tej pory anime koncentruje się właśnie na tym cofnięciu w czasie, na dowiedzeniu się, kim jest człowiek, który porywa małe dzieci w czasach, kiedy właśnie Satoru był mały, i koncentruje się na tym, żeby przede wszystkim pomóc Kayo. Natomiast później z czasem pojawiają się również inne rzeczy,
inne wydarzenia, ale nie chciałabym Wam za dużo spoilerować oczywiście. Dobrze, więc co jest takiego wyjątkowego w tym anime? Przede wszystkim postać Satoru, który na początku jest faktycznie nudny, dość zamknięty w sobie i kompletnie nieinteresujący. Natomiast z czasem, jak zaczynają się właśnie dziać dziwne rzeczy w jego życiu, kompletnie się zmienia i jak cofa się o to 18 lat, to jest zupełnie inny i ma taki fajny zapał, żeby pomóc Kaio ze wszystkich sił i to mi się strasznie w nim spodobało. Sama postać Kaio też jest interesująca, bo początkowo jest to po prostu zamknięta w sobie mała dziewczynka, która unika swoich rówieśników i nie chce się z nikim przyjaźnić. Natomiast Satoru bardzo usilnie próbuje do niej podejść i w końcu mu się to udaje i za każdym razem, kiedy mu się to udaje, to pojawia się na twarzy Kaio uśmiech i to jest takie bardzo urocze, takie fajne i chwytające za serce bardzo. Nie ma tutaj co prawda bardzo drastycznych scen, ale niektóre mogą się wydać brutalne i przede wszystkim no, łapią za serce. Nie chcę Wam za dużo tutaj odkrywać z fabuły, bo jeżeli nie widzieliście, to naprawdę polecam. Jest to anime, które no, chwyta za serce. Postać samego mordercy, chociaż jest ciekawa, to mam wrażenie, że dość łatwo jest jej się domyślić. Przynajmniej ja, jeśli chodzi o kryminały, to zazwyczaj mam problemy z domyśleniem się, kto jest mordercą w danej historii. Więc nie spodziewałam się, że mogłabym i tutaj szybko się domyślić, ale jednak moje przypuszczenia okazały się prawdziwe. Więc jest tu pewien minus, jeżeli jesteście dobrymi obserwatorami, ale wydaje mi się, że mimo wszystko i tak warto obejrzeć to anime. Strasznie podobało mi się to stopniowanie historii, stopniowanie odkrywania tajemnic. To było takie ekscytujące i praktycznie oglądało się, znaczy przynajmniej ja tak miałam, oglądałam odcinek za odcinkiem i ma się ochotę naprawdę skończyć całą serię w jeden dzień. I wydaje mi się, że nawet tak zrobiłam. Także praktycznie obejrzałam wszystko na raz, bo byłam tak strasznie ciekawa, czy moje przypuszczenia okażą się prawdziwe i jak to wszystko właściwie się skończy. Ogólnie anime ma 12 odcinków, więc nie powinno stwarzać problemów czasowych, jeśli chodzi o obejrzenie, a naprawdę polecam, bo jest bardzo ciekawe i naprawdę fajnie przedstawione. Dobrze, to przechodzimy teraz do trzeciego anime, czyli Another. Tak, tym razem tytuł bardziej angielski. Ogólnie można określić to anime jako szkolny horror. Jest to ogólnie moje pierwsze anime horror, które obejrzałam, więc nie mam zbytniego doświadczenia w tym gatunku, ale właśnie też postanowiłam spróbować, bo zainteresowała mnie sama historia. Historia ogólnie może się Wam wydać trochę zagmatwana, ale postaram się ją pokrótce opowiedzieć. Koichi Sakakibara, nasz główny bohater, przeprowadza się do małej mieściny, w której 15 lat wcześniej zmarła jego mama. Tam w szkole spotyka pewną cichą i spokojną dziewczynę imieniem Misaki Mei, która opowiada mu o pewnych zdarzeniach sprzed 26 lat. Pewien uczeń, również nazwiskiem Misaki, ginie w wypadku. Ponieważ był powszechnie lubiany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli, wszyscy bardzo ciężko znoszą jego śmierć. Klasa i nauczyciele zaczynają więc się zachowywać, jakby wcale nie umarł. Zostawili mu specjalną ławkę, przypuszczam, że dostawał też kartki na różnych testach, a na zakończeniu roku również pozostawiono dla niego miejsce. Od tego momentu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Wypadki. Coraz więcej osób ginie. Prawie w każdym roku w tej klasie, trzeciej gimnazjum, Sakakibara właśnie dołączył do tej klasy. Uroczo, co nie? Ogólnie, ponieważ jest to horror, to oczywiście spodziewałam się, że będę się bać. Ale nie jest to zbyt straszne anime pod względem jumpscare'ów. Raczej nie ma tam rzeczy wyskakujących nagle, które mogłyby nas wystraszyć. Jest to anime bardziej nastawione na krwawe wydarzenia, brutalne wypadki. No i tego jest tam sporo, aczkolwiek nie na tyle, żeby, nie wiem, krew lała się nam z ekranu aż tak mocno, żebyśmy przerażali się samym jej widokiem. No, ale krwawe wypadki są. Mogę Wam
podać mały przykład. Myślę, że nie zepsuję Wam w tym jakiejś zabawy, jeżeli uważacie, że nie wiem, że to Wam zepsuje jednak cokolwiek z oglądania, to przesuńcie dalej, albo jeżeli jesteście wrażliwi, wyobrażacie sobie od razu różne rzeczy, to też przesuńcie film najwyżej troszeczkę dalej, tam z 2-3 minuty. Więc podaj przykład. Dziewczyna biegnie przez korytarz, chwyta swoją parasolkę, po czym zbiega ze schodów. Na schodach się potyka, parasolka upada tak niefortunnie, że ostrym końcem do góry, przez co dziewczyna wpada na tą parasolkę i przebija sobie gardło. To może ogólnie wyglądać bardziej brutalnie niż jest to może opisane przeze mnie, ale uwierzcie mi, wzdrygnęłam się jak zobaczyłam tą scenę. Ogólnie historia jest bardzo ciekawa, ale miałam wrażenie, że dość mocno się wlecze. Początkowo tak naprawdę nie wiemy nic i nasz główny bohater bardzo powoli dowiaduje się, o co właściwie tutaj chodzi i co jest grane. Moim zdaniem trochę zbyt wolno, ale mimo wszystko, nie wiem, mimo wszystko i tak warto sobie obejrzeć to anime. Co mi się jeszcze podobało i co mnie trochę śmieszy ogólnie, to pojawiają się właśnie takie elementy rozluźniające, takie, które mają uśpić naszą świadomość, że wszystko będzie dobrze, wszystko się wyrówna, nie będzie już wypadków, wszyscy się bawią, jest super, fantastycznie, słońce świeci, jest ekstra. A to nagle bum. I kolejny wypadek. I nagle człowiek siedzi z rozdziawioną buzią i tak się zastanawia. Co tu się wydarzyło? No ale trzeba przyznać temu anime, że trzyma w napięciu do końca. Praktycznie do samego końca nie wiadomo, co się wydarzy, jak to się właściwie zakończy i do czego nas doprowadzi w ogóle główny bohater. To anime również ma 12 odcinków, więc myślę, że warto sobie obejrzeć. Nie jest to może taki majstersztyk jak dwa poprzednie, ale i tak moim zdaniem bardzo ciekawe. Więc warto. No to przejdziemy jeszcze do ostatniego takiego dodatkowego anime, które ostatnio oglądałam, czyli Mirai Nikki. Tak, pamiętnik przyszłości. Jeśli chodzi o gatunek tego anime, to jest to dramat, thriller, też z elementami nadprzyrodzonymi. Ostatnio wszystko kręci się wokół elementów nadprzyrodzonych. Weird. Czy to jakiś znak? Jest to ogólnie anime, którego jeszcze nie skończyłam, ale jestem już całkiem blisko, zostały mi jakieś, nie wiem, 1-2 odcinki do końca, ale bardzo mi się spodobało, dlatego postanowiłam też coś o nim powiedzieć. Ogólnie kojarzycie pewnie gry Survival Games albo Igrzyska Śmierci. Jest to właśnie historia trochę w tym stylu. Bohaterem jest tutaj Amano Yukiteru, który ogólnie jest samotnikiem, nie ma zbyt wielu przyjaciół, ma problemy ze znajdywaniem przyjaciół, więc pisze sobie w telefonie pamiętnik. No i w tym pamiętniku opisuje po prostu zdarzenia zaobserwowane dookoła niego. Nie dotyczące jakby bezpośrednio jego samego, ale właśnie wszystkie dookoła. Dodatkowo wyobraża sobie istnienie Boga, który nazywa się Deus Ex Machina. Tak, niektórym teraz mogło się skojarzyć z grą Deus Ex. No i w pewnym momencie wplątuje go w grę o własne życie i boskie moce Deus Exa. Yukiteru dostaje w tym momencie pamiętnik, podobny do tego, który sam tworzył, z małą, drobną zmianą. Pamiętnik opisuje przyszłość. I oczywiście w tej grze o życie nie jest sam. Jest kilku innych użytkowników, którzy walczą o boskie moce Deus Exa. Sam motyw gry o życie takiego survival games jest całkiem fajny i spodobało mi się to, że nie jest taki typowy survival, tak jak było to przedstawione w Igrzyskach Śmierci, tylko jest jakby wprowadzone coś więcej, czyli właśnie te pamiętniki przeszłości. Każdy z użytkowników ma swój pamiętnik i w dodatku te pamiętniki się różnią, czyli na przykład Yukiteru ma pamiętnik, który opisuje obserwowane przez niego wydarzenia w przyszłości. Natomiast na przykład ktoś inny ma pamiętnik opisujący morderstwa, które zostały dokonane w okolicy, albo opisujące samego Yukiteru, co robi, gdzie jest. Ogólnie całe to anime jest trochę psychiczne i bohaterowie, którzy tam występują, oprócz samego Yukiteru, praktycznie każdy ma coś z głową.
Najbardziej rzuca się tutaj w oczy postać Yuno, czyli drugiej, która jest jakąś stalkerką zakochaną w Yukiteru i po prostu ochraniającą go na każdym kroku. I w dodatku ma mroczną historię, mroczne sekrety, które powoli odkrywamy w ciągu całego anime. Tam praktycznie każdy bohater ma coś w sobie, każdy ma swój charakter, każdy ma swoje własne cele w tej całej grze o życie i każdy chciałby czegoś innego dokonać po zostaniu bogiem. Ogólnie, tak jak wspomniałam, nasz Yukiteru jest takim fajtłapowatym uczestnikiem gry o życie. I oprócz tego, że wiele rzeczy mu się tak jakby nie do końca udaje, to jest jeszcze bardzo naiwny. I niestety widzę w nim tutaj jakby odbicie trochę samej siebie. Tak, może nie powinnam o tym w sumie mówić, ale jestem osobą dość naiwną i zawsze bardzo dużo wiary pokładam w innych ludzi. To znaczy, no, dużo wierzę w ich słowa, które niekoniecznie muszą być prawdą. Daję duży kredyt zaufania i czasem, no, kopię mnie to po tyłku. No, ale trudno. Taka już jestem. W każdym razie właśnie ta naiwność Yukiteru też jest tutaj bardzo zgubna i ja na jego miejscu też bym na przykład zaufała niektórym osobom, a okazuje się, że wcale to zaufanie nie jest dobre. Natomiast Yuno, mimo że jest kompletnie psychiczną wariatką, to zazwyczaj ma rację w tym, co robi. To jest dość zabawne w sumie. I to anime jest już trochę dłuższe, ponieważ ma 26 odcinków plus jakieś dodatki z tego, co tam widziałam. Także no, ja jestem praktycznie przy końcu. Za niedługo pewnie zajrzę do tych dodatków. Ale i tak myślę, że jest to anime warte polecenia, jeśli lubicie taką akcję, tutaj jakaś walka o życie, jakieś gry i w ogóle. No i jeśli ogólnie lubiliście Igrzyska Śmierci, to myślę, że to anime też przypadnie Wam do gustu, a więc myślę, że mogę polecić, nawet jeżeli jeszcze nie skończyłam. Dobrze, w takim razie to by było na tyle, nie mam już dla Was dzisiaj niestety więcej anime. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście anime, które Wam tutaj opisywałam. Jeżeli tak, jakie są Wasze wrażenia, chętnie poczytam. Jeżeli nie widzieliście, to zachęcam do obadania. Jeśli macie też jakieś propozycje dla mnie anime, to piszcie w komentarzach również. Też chętnie zobaczę, może coś akurat znajdę właśnie jak skończy mi się Mirai Nikki. I może znowu nagramy jakiś tego typu vlog. Dajcie znać, czy Wam się podobało w takiej formie, czy chcielibyście zobaczyć tego więcej. Póki jestem na takim hypie anime, to wydaje mi się, że to jest całkiem niezły pomysł, więc piszcie, piszcie śmiało wszystko. Okej, więc ja i mój słodki misiu w mandarynce żegnamy się z Wami. Tak. I usłyszymy się w kolejnych odcinkach, vlogach lub innych dziwnych filmach. No. Jej, pa pa! Miś mówi pa pa!